Witamy wszystkich serdecznie hodowców w Polsce. Witamy hodowców i hodowczynie. Jestem dzisiaj w firmie i przede wszystkim u przedstawiciela firmy PHP Polska, czyli firmy, która tak naprawdę od roku jest dostępna na naszym rynku polskim. Dzięki przedstawicielowi Mariuszowi Sęsińskiemu mamy dostęp właśnie do tej firmy. Hodowcy, ja to w takim tonalnym skrócie bym powiedział o dwóch, może trzech najważniejszych rzeczach, bo nie chciałbym tutaj kogoś na początku zanudzać, a żeby w jakiś sposób was zainteresować, żeby właśnie ten film zobaczyć, bo jest to dla mnie, gdzie naprawdę odwiedzam dużo hodowców w Polsce, rewolucja w pokazaniu naprawdę fajnych, skutecznych produktów. A o co mi chodzi? Są dwa produkty, które jeden się nazywa Carbo, drugi się nazywa L-Force. Te produkty pokazywaliśmy kiedyś w sklepie Kubalotting, ale w takim totalnym, dokładnym przedstawieniu tych produktów ja powiem hodowcom coś takiego. Carbo jest to taki produkt, gdzie podamy go po jeden dzień bądź dwa dni. Te gołębie tak naprawdę nie spotkacie już na niebie, a jak spotkacie, to delikatne kropki w odległości około 3 km od swojej posesji. Dlaczego? Carbo to jest taki preparat, który powoduje, że gołębie po dwóch dniach dochodzą do takiej formy, do takiej witalności, że odlatują przy gołębiach młodych, powiem szczerze, odlatują na przykład na 3 km, 4 km od domu, dostają takiego powera. Fajny produkt przy lotach takich typowo mocnych pod wiatr, nie przesadzając z lotami z wiatrem. L-Force jest to preparat, który powinien być stosowany, chyba mi się wydaje, prawie cały sezon lotowy, czy nawet po sezonie lotowym, czyli probiotyki. Probiotyki w taki nowoczesny trochę sposób, ale jak to wygląda, jak te probiotyki wyglądają, bo tu jest taki specjalny kranik, pokażemy w dalszej części materiału. To jakbyś, Mariusz, mógł powiedzieć, bo Jostone, czyli taki jakby promotor tej marki, bądź osoba, która rozpoczęła firmę PHP, w Belgii. Jakbyś ty mógł powiedzieć, skąd w ogóle pomysł na tą firmę i jak to się zaczęło w ogóle, skąd ty dotarłeś do tej firmy, bo to jest rewolucja taka, powiem szczerze, w Polsce jest tylko 11 produktów, gdzie możecie obejść cały sezon lotowy. Dla mnie, powiem szczerze, hodowcy, jakby ktoś usłyszał, jakie nazwiska na chwilę obecną lotują na tych preparatach, to powiem tylko, że to jest czołówka Polski z ostatnich 2 lat, a w sumie nawet w tym roku już pierwsze wyniki, które wstępne wiemy, jakie są, to są hodowcy, którzy na pewno w pierwszej dziesiątce Polski będą się pokazywali, bądź w pierwszej 20. No, wyniki, które już gdzieś tam porównujemy do poprzednich lat, tak? Tak, mój pomysł na wprowadzenie tej firmy na rynek polski to jest właśnie to, że po prostu mamy kontakt z dużą rzeszą hodowców w Belgii, w Niemczech, w Holandii. W Niemczech jeszcze tak nie są popularne, ale w Belgii i w Holandii po prostu te produkty zainteresowały mnie tym, że czołowe nazwiska na arenie międzynarodowej, belgijskiej, czy też na lotach narodowych, z tymi produktami osiągają super rezultaty. To są takie nazwiska jak Jostone, jak Kurt Platte. To są gołębniki, które... Najlepszy hodowca w kategorii D, czyli Distance All Round, taki od 100 do 900 km. Dlatego od 2 lat najlepszy hodowca. Dlatego hodowcy nie ma problemu z lotami, z wygrywaniem lotów narodowych. To są pierwsze 2, 3, 4 loty w sezonie wygrywane narodowe. Ten hodowca naprawdę jest top. Jeżeli chodzi o Gerta Noelsa, to jest też taki hodowca, który dopiero się wzbija na wyżyny w Belgii, ale od w zeszłym roku, w tym roku, przy tych stosowaniu też tych produktów, pełnej gamie tych produktów, no po prostu jest w czołówce, jeżeli chodzi o loty narodowe. Joe Vershot, taki hodowca też przecież, który naprawdę, to jest właściciel Armando. Najdroższy gołąb Europy. Też używa tych produktów. Tutaj Jostone, po rozmowie z Jostone i po przetestowaniu tych produktów, bo ja już tak naprawdę testowałem je w zeszłym roku przy gołębiach dorosłych, część produktów i naprawdę to przyniosło fajny rezultat. No i tak obserwując internet, obserwując, rozmawiając z hodowcami, po prostu wpadłem na to, żeby to przedstawić hodowcom w Polsce, te produkty, i żeby po prostu udostępnić skoncentrowaną bazę produktów, których nie ma naprawdę dużo, a są skuteczne i działają cały sezon, jeżeli chodzi o gołębie, dorosłe, młode, pierzenie, wszystko. Ja hodowcy tak się tutaj rozglądam, bo jeszcze dwa produkty są takie genialne, które są na loty do 300 km, a w sumie potem jest taki preparat od 500 km wzwyż, taki już typu daleki dystans, ale może zrobimy taką cząstkę tajemnicy, żeby hodowcy obejrzeli ten cały materiał. Dlaczego, hodowcy? To nie jest coś na zasadzie, że my wprowadzamy jakąś firmę, gdzie Mariusz Stasiński występuje jak w formie tego takiego narratora, o, kupujcie fajny produkt. Nie, to jest po prostu coś, co po podaniu działa. I to nie jest coś na zasadzie, czy nie jest to firma, która wprowadzamy, czy
Mariusz wprowadza w rynek polski. Hodowcy, weźcie, fajnie opakowane produkty są, które zresztą nawet o jakości pokazują to, że są zabezpieczone i kupujcie. Nie, nie, po prostu chcemy pokazać hodowcom coś, co tak naprawdę pokazuje swoje rezultaty w wynikach, bo Johnstone, czterokrotny mistrz świata, tak? Dobrze mówię? Tak. No hodowca, który, no kurde, naprawdę wieloletnie doświadczenie i to, że na rynku polskim mamy już 4-5 hodowców, którzy będą kwalifikowali się do naprawdę fajnych wyników i oni stosują te preparaty, gdzie oni swoim nazwiskiem będą za to ręczyć. To nie jest w formie tylko i wyłącznie reklamy, tylko tego, że te produkty normalnie pokazują uczciwie, że stosują codziennie. Tak, tak, no tutaj na pewno o tej firmie będzie dużo głośno, więcej słychać głośno, i głośno będzie też w Polsce, ale w Belgii, w Holandii po prostu wystarczy sobie pośledzić fora belgijskie, holenderskie, strony internetowe i tutaj zobaczymy po prostu jakie hodowcy stosują produkty też w połączeniu z innymi. Ja daleko nie muszę szukać, byłem dosłownie kilka dni temu Krzyśka Szkolnego. Krzysiek Szkolny już nam pokazywał te preparaty i sam mówi, Wiktor mówi, kurde, to są preparaty top. Krzysiek Szkolny, Vita Bread, Air Force nawet ostatnio też widzieliśmy zdjęcia. Tak. Zdjęcia na Facebooku. Po prostu też czołowy hodowca, topowy hodowca, już się pomału, już się robi, tak. Już w tym będzie widać rezultaty. Też w tym roku, no jest więcej takich hodowców, po prostu nie będziemy teraz mówili o tym, Polo tak głębi młodych zrobimy takie Będzie weryfikacja ogólna wyników, wtedy będziemy mogli pokazać faktycznie hodowle, które naprawdę fajne wyniki w tym roku już wykręciły, bo przedstępne takie informacje wiadomo są, ale to czekamy na weryfikację, nic nie możemy powiedzieć, kto to jest. Jedyna rzecz, którą ja powiem od Ciebie, firma, która tak naprawdę ma w gamie 11 produktów i jest to tak wyprostowane do banalnego prowadzenia hodowli, że tak naprawdę wystarczy dawać te produkty, gryt, jakąś tam tak zwaną MM-kę, takie zwykłe to dodatki. Jest pełna baza produktów, która zapewni gołębiom naprawdę od A do Z, jeżeli chodzi o suplementację gołębi, bo to są produkty naturalne i typowo do suplementacji gołębi, to nie są produkty do leczenia, wiadomo. Dokładnie. I ciekawostką jest to, że jeszcze ta firma po rozmowach i po wprowadzeniu jej na rynek, jakie były te rozmowy toczone, nie ma zamiaru wprowadzać co roku po 2, 3, 4, 5 produktów po prostu. Jest to 11 bazowych produktów. Są skoncentrowane tak, że po prostu nie trzeba po prostu więcej produktów, żeby te gołębie zabezpieczyć przed sezonem. Także dobrze, oglądacie dalej materiał wideo, nie pokazujemy czegoś tylko byle wepchać coś na rynek hodowcom, tylko coś, co podacie przede wszystkim, karbo podacie. No i bójcie się, żeby gołębie wróciły. Po podaniu wszystkich produktów widać efekty i to idzie zauważyć gołym okiem. To nie jest tak, że podajemy produkty i nic się nie dzieje z gołębiami. Air Force podajecie około 2-3 dni. Kał, który jest na siodełkach, na sputniku, to jest dosłownie kuleczki, abyście kamyczki rozsypali. Air Force to jest topowy środek, jeżeli chodzi o probiotyki i to jest naprawdę wymaga dużo czasu poświęcenia, żeby ten produkt zrobić, ale jest naprawdę top, jeżeli chodzi, tam nie ma żadnych sztucznych konserwantów, barwników, wszystko jest zrobione naturalnie, z kiełkowania różnych nasion, pszenicy, jęczmienia, kwasu mlekowego wytworzonego też poprzez kiełkowanie, także to jest naprawdę top, jeżeli chodzi o jelita. Choroby gołębi młodych, jeżeli po prostu przy regularnym stosowaniu tego Air Force, jak się pojawi choroba młodych, to taka, że bezobjawowa po prostu nie będzie widać, że to przede wszystkim trochę gołębie mogą stracić, ale jeżeli nawet wystąpi 10 dni podanie ciągłe Air Force dzień po dniu, także mamy zabezpieczone. Zapamiętajcie hodowcy to logo, na pewno o tej firmie będzie głośno, bo to nie chodzi o to, że my to będziemy promować, tylko że wszyscy hodowcy w Polsce na pewno będą chcieli się tym pochwalić, bądź jak nie będą chcieli się pochwalić, to my im będziemy po prostu pokazywać, jak to wszystko wygląda. Jak to wszystko się dzieje i coraz więcej hodowców nam zaufało, coraz więcej hodowców zakupiło testowo po jednym, po dwa produkty, a po prostu później za tydzień, za dwa już były zamówione pełna gama. Nawet na próbkę tacy hodowcy naprawdę, którzy się liczą na skalę Polski, będą dostawać po takiej jednej puszce, tak. I potem będą oceniać, jakie widzieli potem efekty, bo to nie będzie byle tylko dali i opinię swoją dali, tylko ten efekt, który oni go powiedzą, zobaczycie, czy u siebie też taki sam efekt widzieliście. Bez żadnej, jeżeli nie było efektu, mówimy, że nie było, jeżeli był efekt, mówimy, dokładnie, że dokładnie. Efekt jest. Super. No podniosło to na pewno wiele hodowli w tym roku. Przede wszystkim marka Josa Tonek, czyli osoby, która jest takim promotorem, pomysłodawcą tych właśnie produktów, tak, czyli też czterokrotnym mistrz świata. Twórcą tych wszystkich zestawień, tych produktów, bo mamy produkt Recoup Twast, który
Tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli kupić z innych firm produkty, to by było tych produktów 4 tak. zamiast jednego, no, tak? Dokładnie. Byśmy musieli każdy produkt mieszać z wodą i to by wyszło dużo, dużo drożej niż po prostu wsypujemy jeden produkt i zapominamy o wszystkim. I przede wszystkim największy problem, z którym się hodowcy borykamy, to jest to, że czasem nie wiecie, który produkt, z którym możecie mieszać. Tak, tutaj nie ma takiego problemu. Wszystko jest wyjaśnione, wszystko jest powiedziane, co z czym można mieszać, co podawać. Tak jak mówię, jest skoncentrowane są produkty, dlatego nie ma tego problemu, że jest tam ta gama dużo produktów, tam 60-50 produktów i wtedy wybieramy sobie co, gdzie, w jaki dzień podajemy. Także zapraszamy do dalszej części materiału, my to przekażemy hodowcom dzisiaj w takim totalnym skrócie. No, 20 może 30 minutowy, zobaczymy ile się tego wszystkiego ukaże. Tak. Tak zapraszamy do oglądania i wszystko pokażemy dzisiaj w tym materiale wideo. Zaprezentujemy teraz pełną gamę produktów firmy PHP, jest to 11 produktów. Produkt numer 1 jest to Carbo. Carbo jest produkowane w dwóch pojemnościach, 500 gram i 1000 gram. Carbo to jest produkt do lotów 300 km, 350. Są to cukry proste, w składzie są 4 rodzaje cukrów plus kompleks witamin. Do tego Carbo stosujemy 2 razy w tygodniu, przy lotach pod wiatr 3 razy w tygodniu w połączeniu z Aminobolt i Metahol. Produkt numer 2 jest to Final Sprint. Final Sprint jest produkowany w dwóch pojemnościach, 500 gram i 250 gram. Jest to mieszanka cukrów na loty do 350 km, szczególnie na loty gołębi młodych, jakże starych na kategorię A lub B. Jest tutaj podawany w dniu koszowania, czyli podajemy ten środek zawsze rano po karmieniu w dniu koszowania. Czyli zasada podawania tego produktu jest taka, że rano karmimy gołębie, później mieszamy jedną, dwie miarki tego produktu z wodą i podajemy go do picia. Po około pół godziny, 40 minutach wyciągamy ten wodę z tym produktem i dajemy do końca dnia czystą wodę. Jest to tylko jednorazowe podanie w dniu koszowania, po to właśnie, żeby zabezpieczyć te gołębie odpowiednią ilością cukrów, węglowodanów prostych, żeby te gołębie po prostu miały szansę na spontaniczny, szybki lot bez żadnego katabolizmu mięśni. Drugim produktem na loty powyżej 500 km, na loty 500 km 700 jest Final Font. Jest to podobnie jak Final Sprint produkt produkowany w dwóch opakowaniach, czyli 500 i 250 gram. Ten produkt jest po prostu różni się tym od Final Sprint tym, że tutaj wszystko działa z opóźnieniem. Jest po prostu więcej tych środków odpowiedzialnych za to, żeby więcej tej energii poszło do mięśni i to wszystko się odpalało trochę później. Final Font podajemy też w dniu koszowania, jeżeli są loty jednodniowe, jeżeli jest maraton, podajemy zawsze wieczorem, też przed samym koszowaniem. I ta sama zasada co z Final Sprint, czyli podajemy jedną, dwie miarki na jeden litr wody, po karmieniu wstawiamy do picia, później wyciągamy, ważne jest właśnie, żeby ten produkt nie stał długo w gojemniku, wyciągamy i dajemy do końca dnia czystą, czy tam do koszowania czystą wodę. Produkt numer 4 jest to Aminobolt. Aminobolt jest produkowany w dwóch wielkościach, 500 gram i 250 gram. Aminobolt składa się z kolagenu, fruktozy i kompleksu witamin. Jest to pełnowartościowy budulec dla mięśni gołębia, podawany 2 razy w tygodniu, łącznie z Metahol i Carbo przy lotach gołębi dorosłych, z Metaholem przy lotach gołębi młodych. Jest to kompleks aminokwasów, protein, jest tutaj przede wszystkim kolagen, jest to taki produkt, środek, który jest na tą chwilę tylko w jednym lub w kilku produktach na rynku zastosowany dla gołębi. Aminobuild powoduje to, że gołębie pompują sobie mięśnie i te mięśnie sobie uzupełniają. Wystarczy podać tylko i wyłącznie 2 razy w tygodniu w odstępach jednego dnia, czyli gdzieś tam na początku w niedzielę i we wtorek. Produkt numer 5 jest to Metahol. Metahol jest produkowany w trzech pojemnościach, 1000 ml, 500 ml, 250 ml. Metahol wpływa pozytywnie na ochronę wątroby i nerek i także odbudowę ich po locie. Ma w składzie fruktozę, sorbitrol, cholinę, metioninę, kompleks witamin B12. Metahol stosujemy 2 razy w tygodniu w połączeniu z produktem Aminobolt. Jest to zazwyczaj wtorek i środa. Przede wszystkim Metahol wpływa dobrze na poprawę układu trawiennego gołębi młodych, jak i dorosłych. Produkt numer 6 jest to Health Oil. Jest to mieszanka olej, jest produkowany w trzech wielkościach, 1000 ml, 500 i 250. Składają się na niego trzy oleje, jest to olej z kiełków pszenicy, jest to olej rybny i mamy tutaj do niego olej kokosowy.
Podawany jest raz w tygodniu, łącznie z karbo, pod koniec tygodnia. Jest to bardzo dobry środek na witalność, zdrowie i energię dla gołębi przed lotem. Produkt numer 7 jest to Tetonik. Tetonik jest produkowany w trzech wielkościach. Jest to 100 ml, 500 ml, 250 ml. Zazwyczaj podawany jest raz w tygodniu, przede wszystkim drugi, trzeci dzień po locie. Jest to naturalny środek, który wspomaga trawienie u gołębi i wszystkie funkcje odżywcze, czyli transport komórek, transport wszystkich produktów odżywczych do komórek. W składzie jest tutaj olej rybny, askorbin sodu i mamy tutaj jeszcze potas. Środek Recoup Twas jest to środek numer 8. Jest produkowany w trzech wielkościach. Jest to 1000 gram, 250 gram i 500 gram. Recoup Twas jest to środek, który podaje się po przylocie gołębi do domu, czyli gołębie od razu przylatują do domu, dostają Recoup Twas do picia, żeby po prostu to jest mieszanka protein, mieszanka aminokwasów, wszystko tutaj jest, magnez, to co jest potrzebne gołębiom na odbudowę, szybką regenerację po locie. Ważne jest, żeby właśnie dostawały to gołębie od razu po samym przylocie, jako pierwsze pojenie gołębi po wyścigu. W ciągu 4-5 godzin jest w stanie odbudować tak gołębie, że następnego dnia mogą sobie spokojnie iść na swobodny oblot i to będzie normalnie wyglądało jak trening, nawet po ciężkim locie. Tutaj są dwa rodzaje stosowania tych produktów. Przy lotach ciężkich 500 km lub 350 km czy też 700 km pod wiatr, zapowiadających się takich ciężkich lotach, można ten produkt podać dzień przed koszowaniem, wieczorem do picia, co znacznie pozwoli polepszyć nasze wyniki lotowe. Też można ten produkt podać po prostu po treningu, żeby te gołębie więcej napompowały sobie mięśnie proteinami itd., itd. Tutaj jest jeszcze jedna zasada stosowania tego produktu, czyli taka hodowla jak Kurt & Ralph Platé z Belgii. Jest to moim zdaniem jeden z najlepszych gołębników na kategorię D w Belgii. Oni zawsze po locie stosują Recoup Fast z Carbo do picia lub Carbo Plus, zależy jaki był lot ciężki i to daje im super efekty. Produkt numer 9 jest to Carbo Plus. Carbo Plus jest produkowane w 1000 gram, 500 gram i 250 gram. Carbo Plus jest to uzupełnienie produktu Carbo poprzez hemoglobinę. Ten produkt jest stosowany w lotach powyżej 500 km lub przy załamaniu formy gołębi, jak tam hodowcy mówią, że tam załamanie u nich formy gołębi zawsze jest widoczne przy tym 5, 6, 7 locie. Wtedy wchodzimy z tym produktem, zmieniamy produkt Carbo na produkt Carbo Plus i w ciągu 1-2 dni gołębie wracają do normy. Jest to również mieszanka aminokwasów, witamin, protein i cukrów prostych. Z tym, że właśnie tutaj jest dołożona hemoglobina, żeby to wszystko dobrze transportować do mięśni i żeby to było odpalone później, dlatego że wiemy, loty 500 km, 700 km to są często koszowania dwudniowe. W Polsce te gołębie po prostu muszą później odpalić tą energię na lot przed samym startem. Produkt numer 10 jest to L-Force. L-Force jest to probiotyk i prebiotyk produkowany w dwóch wielkich pojemnościach, 1000 ml i 5 litrów. Jest to pełnowartościowy probiotyk, który jest produkowany poprzez kiełkowanie nasion i też jest dodawany tutaj kwas mlekowy, który jest też produkowany poprzez kiełkowanie nasion innych roślin. Tutaj mamy kiełkowanie nasion jęczmienia, pszenicy. Jest to produkt w 100% naturalny, w 100% zabezpiecza florę jelitową i gardłową. Tutaj jeżeli chodzi o chorobę gołębi młodych, mamy to przetestowane już na 2-3 hodowlach w Polsce i na kilku hodowlach za granicą. Jeżeli w miarę szybko jesteśmy w stanie zaobserwować wystąpienie choroby gołębi młodych i podamy przez 10 dni ten probiotyk, nie musimy używać żadnych antybiotyków, w 100% gołębi będą wyleczone. Tylko tutaj musi być szybka reakcja. Oczywiście w sezonie lotowym podajemy ten probiotyk 2-3 razy w tygodniu, zależy od tego, jakie nasze gołębie są witalne i jakie są zdrowe. Jeżeli przy wywózkach gołębi młodych pojawiają się problemy, czy też przy pierwszych wywózkach gołębi młodych, podajemy ten probiotyk, możemy podawać codziennie przez około 10 dni w formie kuracji, tak jakby antybiotykowej, chociaż to jest w 100% produkt naturalny, bez żadnych konserwantów i tak dalej. Produkt jest produkowany w kartoniku z kranikiem, żeby tutaj było odpowiednie dozowanie. Tutaj 10 ml na litr, odbezpieczamy ten kranik i tutaj zrywamy nalepkę i jest po prostu poprzez naciśnięcie jest produkt podawany. Produkt jest podawany, nalany w formie woreczka. Ja tutaj go rozpakuję, żeby hodowcy zobaczą. Przed każdym użyciem, przed
każdym użyciem ten produkt należy porządnie wstrząsnąć, żeby to się wszystko tutaj wymieszało, dlatego że powstają, jest produkt w 100% naturalny i powstają osady. Produkowany jest w takich woreczkach, dlatego że nie może być produkowany, w opakowania zwykłe typu PCV, dlatego że wtedy się utlenia. Musi być w takich woreczkach. No i on tutaj za każdym razem trzeba pamiętać, żeby po prostu go wymieszać. I tutaj mówię, w 100%, jeżeli chodzi o gołębie młodych, chorobę gołębi młodych, to jest taka bomba. Tutaj już za granicą i w Polsce mamy przetestowane, że po prostu przez 10 dni podanie tego probiotyku w 100% gołębie młode odzyskują zdrowie. Okay. Produkt numer 11 jest to VitaBread. Jest produkowany w dwóch pojemnościach, 1000 ml i 500 ml. Jest to kompleksowy kompleks witamin dla gołębi rozpłodowych, dla gołębi młodych. Zaleca się stosowanie go w gołębniku rozpłodowym 2 do 3 razy w tygodniu. Taką kurację dla gołębi rozpłodowych przed rozpoczęciem parowania to jest od tygodnia do 2 tygodni podawania tego środku codziennie. Tutaj dla gołębi młodych jest zastosowanie 1 raz w tygodniu, przy lotach gołębi młodych także stosujemy go 1 do 2 razy w tygodniu do picia. Jest to belgijska firma, która jest rekomendowana i produkty są stosowane przez Justone. Wiele pomysłów i także stworzenie tej linii 11 produktów, które są w ofercie, jest właśnie receptury Justone. Produkty są produkowane przez firmę Apotheke Krex. Jest to firma farmaceutyczna, która robi leki dla ludzi, suplementy dla ludzi. Także wszystkie produkty są licencjonowane z pozwoleniami na sprzedaż na Europę. Firma na rynku belgijskim jest około 5 lat. W Polsce mamy ją pierwszy rok jako dystrybucję taką oficjalną. Jesteśmy jedynym i wyłącznym dystrybutorem na Polskę. W ofercie firmy jest 11 produktów, które w zupełności wystarczą, żeby zabezpieczyć gołębie na cały okres rozpłodowy, lęgowy, na loty krótkodystansowe, dalekodystansowe, na proces pierzenia i proces gołębi, wychowu gołębi młodych. Jest ty, tutaj... ty Mariusz, jakbyś mógł powiedzieć, bo ten całokształt tej firmy jest naprawdę super, bo w Belgii ta firma jest bardzo znana przez super, super rezultaty właśnie w tych hodowlach, gdzie nawet Armando z tej hodowli się wywodzi. Jest produkty, Joker, tak? Produkty są stosowane w takich hodowlach jak Kurt i Raf Platte, jak Juvershot, jak Justone, jak Gerd Noares. Gerd Noares to jest taka wschodząca gwiazda sportu gołębiarskiego na lotach narodowych. 11 top rezultatów w pierwszej setce w zeszłym roku i w tym roku na lotach narodowych. Jest tutaj, są produkty, które są produkowane w sposób naturalny, bez żadnych konserwantów, także nie uszkadzają w ogóle gołębi. Są tak jakby dla gołębi w ogóle bezinwazyjne. Przykładem tego jest właśnie produkt L-Force. Tak, L-Force to jest produkt, który jest w 100% topowym produktem, jeżeli chodzi o zabezpieczenie gołębi również przede wszystkim gołębi młodych przed chorobą gołębi młodych. W gołębnikach, które był on podawany, ta choroba gołębi młodych nie występuje lub występuje tylko w znikomym skutku. Jeżeli już wystąpi, wystarczy 10 dni, żeby tą chorobę zlikwidować. Jest 11 produktów, jest przewidziana prostota podawania tych produktów, żeby po prostu każdy hodowca wiedział, miał skoncentrowane te produkty na dane kilometraże, czyli na loty do 300 km, do 500 km, te produkty za wiele się nie zmieniają, tylko po prostu zmieniają się troszkę składy, żeby hodowca miał prostotę podania tych produktów, żeby nie było problemu, że ma tam gamę 60 czy 50 produktów i później nie wie, jak to wszystko rozplanować. Ty jakbyś mógł powiedzieć taki przewidziany przez Ciebie plan, bo plan jest oczywiście rozpisany w katalogu. Plan taki lotowy nie istnieje, żeby po prostu podać od poniedziałku do piątku dany preparat, bo dany preparat jest przewidziany też na daną odległość, dany lot, dane warunki atmosferyczne. Wszystko tak naprawdę jest przygotowywane przez hodowcę, tylko te produkty trzeba poznać po prostu kiedy i jak je trzeba podawać, tak? Tak, jeżeli dlatego chodzi... jest ich też 11, hodowcy, zrozumcie to, że tą prostotą jesteście w stanie operować cały sezon. Tak, jest 11 produktów i tutaj jeżeli chodzi o gołębie dorosłe, to jest w gamie produktów. Z tych 11 produktów jeszcze odpadają produkty typu probiotyk L-Force, typu witamina VitaBread, które są używane już naprawdę, witamina VitaBread to 1 raz w tygodniu dla gołębi lotowych, okej, może być używana,
L-Force, to jeżeli w gołębi dorosłych przewidujemy, znaczy jak jeżeli gołębie nie są witalne, jeżeli gołębie mają jakiś słaby kał, jeżeli gołębie po prostu nie chcą trenować, są jakieś osowiałe, wtedy podajemy L-Force. Czyli naprawdę tych produktów dostosowania jest w sezonie lotowym jest 9 i to jest podzielone jeszcze na loty gołębi do 350 km, czy tam do 400 i powyżej 700 km. Tutaj jeżeli chodzi o produkty, to zawsze po przylocie gołębią do pierwszego płynnika musimy zaserwować Recruit Fast. Recruit Fast jest to taki środek, który po prostu te gołębie szybko odbudowuje i te gołębie wracają po prostu do formy błyskawicznie. Następny dzień podajemy oczywiście Aminobuild, Metahol i Carbo. Wszystko po to, żeby te gołębie szybko odbudować, przede wszystkim mięśnie, żeby zabezpieczyć przed katabolizmem i tak dalej. Tutaj jeżeli chodzi o Aminobuild, jest to produkt z kolagenem. Jeżeli chodzi o metahol, wątroba nerki i później do tego dodajemy jeszcze karbo, czyli cukry proste, żeby to było wszystko kompleksowe. Później robimy dzień przerwy, dzień do dwóch dni przerwy. Jeżeli był lot wymagający, podajemy jeszcze raz ten sam zestaw, czyli karbo, metahol i aminobuild. Wszystko jest rozpisane w planie lotowym. Później tak, dla poprawy trawienia gołębi po locie, wiadomo, i dla oczyszczenia gołębi mamy produkt Tetonic. Tetonic jest podawany jeden raz w tygodniu. Później przy lotach do 350 km możemy zastosować jeszcze Carbo z produktem Health Oil, ale to już jest taki dodatek i trzeba sobie tutaj, każdy hodowca musi sobie wyczuć ten moment, kiedy te gołębie po prostu będą tego potrzebowały, czy nie będą trenowały słabo i czy po prostu nie będzie lot z wiatrem. Jeżeli lot będzie z wiatrem, proponowałbym tych produktów już w dzień przed wkładaniem nie podawać. I ostatni środek, który jest podawany w ciągu tygodnia do lotów 350 km 400, jest to Final Sprint. Jest to środek podawany w dniu koszowania. Myślę, że na rynku nie ma takiego środka, który jest po prostu przewidziany na dzień koszowania, żeby to po prostu gołębie jeszcze mocniej naładować energią, żeby one po prostu miały siłę na spontaniczny lot. I teraz jeżeli chodzi o loty powyżej 500 km. Schemat działania firmy jest, schemat działania i podawania produktów jest bardzo podobny, tylko wtedy przechodzimy na środki typu Carbo Plus. Jest to środek uzupełniony o hemoglobinę i do tego jeszcze mamy produkt Final Font i to jest produkt, który działa z opóźnieniem, podobnie jak Final Sprint, tylko po prostu działa później, dlatego że te koszowania są dwudniowe. Jeżeli chodzi o takie zmiany dodatkowe, no to wtedy każdy hodowca musi sobie regulować i podać jeden dzień więcej karbu na przykład, lub jeden dzień mniej. To wszystko zależy od pogody, wiatrów i jakie te loty są ciężkie. Jeżeli chodzi o loty gołębi młodych, jest 6 produktów. Wyrzucamy z planu lotowego karbu, chyba że gołębie po prostu młode nie chcą dobrze trenować, a wydaje nam się, że po prostu te gołębie są zdrowe lub są przebadane, ale i tak brakuje im tego czegoś, żeby one po prostu sobie mogły pozwolić na dobry trening. Mówiliśmy przed chwilą, że jest gama 6 produktów na loty gołębi młodych. Teraz przedstawimy pokrótce sposób zastosowania tych preparatów. Tutaj robimy taką, jest to okres teraz, żeby można było sobie te produkty wdrożyć w swoją hodowlę, spróbować, wypróbować. Myślę, że będzie pełne zadowolenie, produkty są naprawdę super. I tutaj zrobiliśmy dla hodowców 10% rabatu na ten cały zestaw gołębi młodych. W gołębiach młodych, czyli Tetonic podajemy raz w tygodniu, Recruit Fast po locie, ewentualnie po ciężkim treningu, Final Sprint w dniu wkładania. VitaBread podajemy opcjonalnie, 1 do 2 dni, jeżeli by gołębie widać było, że potrzebujemy jakichkolwiek witamin. L-Force to wydaje mi się, że to jest produkt, który jest w ogóle bez... musi być podawany gołębiom młodym. Także jakby są problemy po locie i tak dalej, może być stosowany zamiast antybiotyków 2 do 3 dni po locie, nie ma problemu. Jeżeli chodzi o produkt Metahol, jest podawany dwa razy. Metahol jest podawany dwa razy w tygodniu, jest podawany z Aminobuild, także musi być podawany dwa razy w tygodniu, bo to wpływa na odbudowę mięśnia i tutaj nie możemy na tym po prostu oszczędzać. Aminobuild podawany z Metaholem daje rezultat właśnie tego, że mięśnie są pełne, napompowane i mocne. No i tutaj jeszcze opcjonalnie karbo, jeżeli by gołębie nie trenowały. Jeżeli gołębie będą trenowały normalnie, także to wtedy karbo nie podajemy, bo to po prostu nie ma najmniejszego sensu. Czyli taki karbo, spontaniczny... Czyli karbo jakby rozumieć jest takim dodatkowym powerem, którego nie możemy przesadzić w pewien sposób. Możemy to podawać wtedy, kiedy gołębie nam zanikają treningami,
wtedy my dajemy carbo i jest, tak jakby to można w takim prostym słowie powiedzieć, taka totalna pompa, co nie? Czyli jeżeli carbo możemy podać, tak jak tutaj Wiktor mówił, że możemy podać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy gołębie po prostu nie chcą trenować, a wszystko wskazuje na to, że po prostu są zdrowe, tylko po prostu jeszcze nie mają formy. Ale tutaj mówię, przy lotach gołębi młodych, to tutaj już hodowcy podają na własną odpowiedzialność. Efekt jest od razu, czyli podajemy dzisiaj karbo, rano, wieczorem, jutro po prostu mamy super lot, gołębie odchodzą od domu. I tutaj mogą jest, nie tutaj wrócić. Jest przetestowane 100% pewności, gołębie młode mogą nie wrócić, dlatego można to zastosować po kilku wywózkach i wtedy dla ryzyka można po prostu 1-2 dni podać, żeby te gołębie podnieść do góry, żeby sobie lepiej trenowały. Bądź nawet jak tak na prosto szybko myśląc, jeżeli lot jest wymagający pod wiatr, silnym, mocnym wiatrem, a młody ten, to wydaje mi się, że chyba też... Tak, jeżeli by to było tam te 260-300 km, 450 km, jakie są takie loty, są na gołębie młode, w Belgii nawet są do 600 km. Wtedy można śmiało podawać, już gołębie są rozlatane, wlatane, mają super orientację wyrobioną i wtedy można sobie z powodzeniem podać to karbo. Tak jak mówię, przy gołębniku, przy rozlatywaniu gołębi, przed treningami, przed wywózkami, no to już właśnie każdy hodowca musi sobie na własne ryzyko. No i przede wszystkim na lotach z wiatrem zakaz totalny. I na lotach z wiatrem totalny zakaz podawania karbu. Naprawdę uwierzcie hodowcy, że to jest taki produkt, że już w tym roku na gołębie stare wiele osób się przekonało, że po prostu jeżeli gołębie stare, wdowce czy wdowy nie chcą trenować, jest to podawane i efekt za każdym razem był super. Gołębie sobie ładnie szły do góry i tutaj jeszcze żaden hodowca nie zadzwonił do mnie i mi powiedział, że po prostu sprzedany był produkt, który nie ma działania. To jest po prostu na własną odpowiedzialność, każdy hodowca sobie podaje karbo. No tutaj, tak jak mówiłem, Recouped Fast jest to środek, który po locie załatwia wszystko. Tutaj jest magnez, tutaj są cukry, tutaj są proteiny. Tutaj jeżeli chodzi o chorobę gołębi młodych, jeżeli gołębie młode taka choroba by była, po podaniu antybiotyku, jak już by była taka potrzeba, chociaż staramy się od tego uciekać, wtedy podajemy Recouped Fast 1-2 dni i gołębie po prostu widać, jak stawia na nogi. Na następny dzień normalnie trenują, wszystko jest w porządku. Czyli tak naprawdę z tego, co ja zrozumiałem, to jest banalna sprawa, bo 6 produktów mamy, 6 produktów, które nam załatwiają cały sezon. Na ten zestaw jest rabat ile? 10% z tego? 10%. Tak, 10%, czyli jak ktoś potrzebował taki zestaw, to jest 10% rabat. Ale jakbyś ty teraz, Mariusz, jeszcze mógł wytłumaczyć w takim totalnym prostym sposobie, teraz, od dnia dzisiejszego, kiedy mamy tak naprawdę 3 tygodnie do pierwszego lotu konkursowego, jakbyś ty mógł wytłumaczyć, jak byś ty to stosował? Czyli teraz powiedzmy, mamy lot, załóżmy 150 km, 200 km, 250, 300, 350, 400, taki dajmy średni standard oddziałów. I teraz jakbyś ty to przygotował, powiedzmy, że loty są wszystkie z wiatrem. Czyli tak. Przepraszam, pod wiatr. No to robimy tak. Ten cały pakiet jest nastawiony przede wszystkim na odbudowę i zabezpieczenie gołębi przed jakimikolwiek chorobami i przed utratą formy. Teraz na tą chwilę po prostu bym, jeżeli jest 3 tygodnie do pierwszego lotu, bym zaczął stosować to w mniejszych dawkach, typu pół dawki, na przykład jeżeli Recouped Fast jest 1-2 miarki na 1 litr wody, to bym stosował po prostu jedną miarkę. Recouped Fast bym podał wtedy tylko, jeżeli gołębie by zachorowały lub po treningu, żeby hodowca kupując ten produkt zobaczył od razu efekt, jaki jest u gołębi po treningu, bo po prostu podawanie Recouped Fast poza sezonem lotowym, gdzie gołębie mają spontaniczny lot koło domu, nie mają wymuszonych treningów do 60-70 km, to po prostu to jest niepotrzebne dopiero później. VitaBred jeden raz w tygodniu na tą chwilę można podawać. Final Sprint, odstawiamy ten środek, w ogóle on jest wtedy tylko stosowany przed pierwszym lotem, konkursowym. Czyli tutaj tego środka nie zaczynamy podawać teraz. Podawany jest on przed pierwszym lotem konkursowym w dniu wkładania. Jeżeli chodzi o Metahol i Aminobult, czyli Metahol i Aminobult, teraz po prostu bym wszedł na taki schemat podawania tych produktów, jak jest później w sezonie lotowym, żeby nic z tym gołębią nie zmieniać, żeby one popróbowały, jak to wygląda. Bo Metahol ochrona wątroby. Wątroba, nerki, trawienie. Dokładnie, a drugi preparat to jest preparat, który tak naprawdę zapewnia nam mikro-makroelementy, inaczej, aminokwasy. Aminokwasy, proteiny, mięśnie, tutaj, żeby rozbudować ten mięsień.
I tak samo metaholiamino podawany musi być dwa razy w tygodniu. Minimum. I też bym zalecał po prostu podawać hodowcom, jeżeli lot macie w niedzielę, przeważnie lot macie gołębi młodych w niedzielę, no to wtedy w poniedziałek i w środę podajemy. Czyli tak naprawdę hodowcy, zobaczmy, aminobult mamy podawane z metahol raz, powiedzmy dwa razy w tygodniu, do tego dochodzi jeden dzień w tygodniu Vitabre. Witamina. Przynajmniej dwa razy w tygodniu czysta woda, tak mi się wydaje. Dwa do trzech razy w tygodniu czysta woda. Czysta woda i tak naprawdę tonik. I ten tonik, jeżeli chodzi o oczyszczenie gołębi i o poprawie trawienia, nie? No to nie, wszystko na tym polega u gołębi młodych. Cały tydzień mam przygotowany. Jeżeli przychodzą gołębie z wiadomo lotu już ciężkiego, no to wtedy już białko wtedy odbudowujemy, no ale też probiotyki tak zwane. Tak, no i Air Force tutaj już każdy hodowca musi widzieć po swoich gołębiach. Jeżeli tej witalności nie ma, te gołębie są widać, że te gołębie nie są tak jak powinny być, to każdy hodowca musi sobie wyczuć. No to L-Force nie przedawkujemy, czyli można go podawać 1-2 razy w tygodniu. Mi się wydaje, że 2-3 razy w tygodniu to jest takie minimum podawania tego L-Force dla gołębi. My zawsze tak robimy, że rano po przylocie wtedy dostają Recruit Fast, a dopiero wieczorem już dostają L-Force, dlatego że Recruit Fast jest tylko jedno picie zaraz po przylocie, bo to na picie wieczorne nie da nam rezultatu takiego, no chyba że przed lotami pod wiatr. I także tutaj jest prosta zasada działania, wszystkie produkty są tak skoncentrowane, żeby po prostu tych produktów było mniej i naprawdę hodowcy, na przykład jeżeli mamy środek Recruit Fast, jeżeli byśmy chcieli składać ten środek z wszystkich potrzebnych, wszystkich tutaj składników, jaki on jest, to byśmy potrzebowali 3-4 produktów osobno, żeby to wszystko po prostu stworzyć, magnez, węglowodany, proteiny, wszystko, a tutaj mamy wszystko skoncentrowane w jednym produkcie. A powiedz teraz taki przykład, jest na przykład lot 300, powiedzmy, nie wiem, 50 km, jest to lot wymagający pod wiatr, gołębie przychodzą totalnie zajechane, a na przykład za powiedzmy 5 dni wkładamy gołębie znowu jeszcze na 430 km. I teraz co zrobić w takim przypadku? Czyli jeżeli gołębie przychodzą totalnie zajechane, to tutaj mamy tą sytuację, w której naprawdę super to się sprawdza w Belgii, przede wszystkim u Kurt i Lars Platte. Jeżeli gołębie przychodzą totalnie zajechane po locie, czy to jest 500 czy 700 km, wtedy Recruit Fast zaraz po locie mieszamy z Carbo Plus. Czyli bardzo szybko dochodzą. Tutaj do... następny dzień, to już po gołębiach praktycznie nie widać, że one były na locie. I wtedy po takim locie jeszcze dwa razy w tygodniu dodajemy Carbo Plus do metaholu i do aminobuild. Zasada jest zawsze taka, że wszystkie proszki, jakie podajemy gołębiom, i tutaj już było mi to tłumaczone przede wszystkim przez Josatone, wszystkie środki, jakie gołębie dostają, powinny być podawane na karmę rano. Tylko i wyłącznie rano. Żeby organizm miał to możliwość. Żeby po prostu one mogły sobie to w ciągu dnia strawić. Wiadomo, w nocy ten metabolizm trochę spowalnia się i to wszystko, są problemy z trawieniem. Prosty przykład z organizmem człowieka. Człowiek, kiedy idzie spać, potrzebuje zjeść tak zwaną, powiedzmy, tylko jajecznicę. Coś lekkostrawnego. A za dnia możemy, za przeproszeniem, jeść coś tłustego, kiełbasy z grilla i tak dalej. Tak samo z gołębiem. Jeżeli podajemy im środki, to organizm jest osłabiony w nocy, tak? A ten metabolizm to nie działa tak jak za dnia, tak? Tak, później jeżeli hodowcy dużo obciążają gołębie, przede wszystkim gołębie młode, jeżeli są obciążone dużą ilością środków i tak dalej, no to pojawiają się problemy z adeno, pojawiają się problemy z trawieniem, pojawiają się problemy... Wszystko się u młodych zaczyna od trawienia, czyli jeżeli tego trawienia nie będzie, no to po prostu to będą problemy. A tutaj właśnie jedna i wyłącznie przy gołębiach starych, przy gołębiach młodych jest zasada, że podajemy te środki po prostu rano na karmę i to jest wszystko. Jeżeli chodzi o picie, to sobie rozgraniczamy, jak te gołębie po prostu wyglądają. Za około 1,5 miesiąca czasu, do 2 miesięcy, będzie już się zbliżał okres końca sezonu lotowego dla gołębi dorosłych i gołębi młodych. Ja bym, Mariusz, mógł teraz powiedzieć hodowcom, jak zabezpieczać gołębie po tym sezonie, już zakończonym, przepraszam, sezonie, do okresu następnego roku, następnego sezonu, następnego okresu, kiedy to gołębie muszą być przygotowane do lotu gołębi dorosłych, tak? Tak, jeżeli chodzi o zabezpieczenie gołębi przy pierzeniu i przy po sezonie, żeby te gołębie odbudować, doprowadzić do formy, tak naprawdę potrzebne są nam 4-5 produktów, w zależności od tego, czy gołębie, tak jak mówiłem, są witalne, czy po prostu widać po tych gołębiach, że z nimi wszystko ok. Tymi produktami jest Metahol i Aminobuild, w takich samych proporcjach podawane jak w trakcie lotów, czyli tak samo dwa razy w tygodniu musi być podany ten Metahol i Aminobuild, dlatego że Metahol tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o pierzenie, tutaj załatwia całą sprawę, dlatego że tutaj ma metioninę, cholinę, tutaj jest wszystko, co jest potrzebne typowo do pierzenia, biotyna, tutaj jest wszystko, co jest potrzebne, żeby to upierzenie zbudować, melekoiny i mięśnie, żeby po prostu zabezpieczyć. Jeżeli chodzi o witaminy, jest to Vitabret, jest
podawany raz w tygodniu, tak naprawdę, jeżeli chodzi o już po pierzeniu, po sezonie, znaczy po sezonie lotowym, a w trakcie pierzenia, to jeden raz w zupełności wystarczy, dlatego że to jest taki kompleks witamin. Ta witamina była stworzona typowo pod rozpód, ale tutaj jeżeli chodzi o loty i o gołębie młode, o pierzenie, to ten środek podawany jest tylko i wyłącznie raz w tygodniu. Ale jak rozumiem, chyba wydaje mi się, że można częściej podawać Vitabret. W sensie, wiesz, chodzi o okres pierzenia, wzmożona ilość potrzebnych witamin. Chyba wydaje mi się, że nawet tak, jak dwa razy w tygodniu, to już chyba nie przesadzi, tak? Vitabret jest też takim produktem, który nie da się przedawkować. Jeżeli się podaje Vitabret, może być podawany, zazwyczaj się podaje przed sezonem lęgowym przez około tydzień do dwóch tygodni, można nawet podawać. Tego produktu się nie przedawkuje, zresztą jest to kompleks witamin. Ale te witaminy są tak zrobione po prostu, żeby one nie obciążały organizmu gołębia. Tutaj przede wszystkim cała idea tej firmy polega na tym, żeby po prostu te gołębie były przygotowane w sposób naturalny, tak jak elforce z kiełkowania różnych, przeprowadzane poprzez długie procesy kiełkowania roślin itd. itd. Tutaj jeżeli chodzi o Vitabret, nie jesteśmy go w stanie przedawkować po prostu dwa razy w tygodniu. Każdy hodowca musi sobie zobaczyć. Tak naprawdę tego planu sztywnego nie ma i nie da się go stworzyć. Widzi hodowca każdy po swoich gołębiach, jak one wyglądają, jak one... Co w danym momencie potrzebują, tak? Jak one się zachowują, co tam się dzieje. Jeden raz w tygodniu tetonik podawany, czyli na takie oczyszczenie i poprawienie trawienia, oczyszczenie jelit i tak dalej, to jest w zupełności wystarczy jeden raz w tygodniu. To jest takie ciekawostki jeszcze, my u nas w hodowli, tak samo i Justone, tak samo i kilka czołowych hodowli zagranicznych podajemy tytonik, tak z ciekawostek, z Blitzformem. Blitzform 2 ml z firmy Rumfit, 2 ml na litr i razem z tytonikiem do picia to jest bomba, jeżeli chodzi o oczyszczenie organizmu, o grzyby, o żelazo, wszystko tutaj wtedy, nie ma żadnego problemu z gołębiami. I Elforce to jest produkt, który też każdy hodowca po prostu musi widzieć, czy te gołębie tego potrzebują, tak? Czyli jeżeli gołębie są zdrowe, witalne, dobrze się pierzą, nie ma żadnego problemu, to wtedy Elforce wystarczy 1 do 2 razy w tygodniu. Jeżeli jest problem, można zrobić taką kurację. Tak jak już w tym produkcie wspominałem, jest to przetestowane i jest to zrobione po prostu 10 dni przy chorobie gołębi młodych, jeżeli jest to wcześniej zauważone i gołębie praktycznie bez żadnych antybiotyków, bez przerywania treningów, mogą sobie śmiało sobie trenować i tutaj będzie wszystko oczyszczone. Tutaj, jeżeli to jest naprawdę top i produkt i wydaje mi się, że długo taki produkt nie będzie stworzony przez żadną inną firmę, dlatego że tutaj wymaga to dużo czasu, żeby po prostu to zrobić. Kiełkowanie nasion, tutaj kwas mlekowy, który też jest wykonywany przez kiełkowanie, to naprawdę jest bardzo pracochłonne. No i tutaj jest naprawdę taki top, jeżeli chodzi. No, hodowców za granicą używających Elforce czy też produkty z firmy PHP jest bardzo dużo, jest coraz więcej, po prostu ta firma się rozwija i też w Polsce jest dużo hodowli typowych, które to używa. Tutaj ideą tej firmy jest to, żeby nie zrobić dużej gamy produktów, tylko żeby to było wszystko skoncentrowane, żeby hodowca po prostu musiał wiedzieć, co podać sobie danym gołębiom w dany dzień. I też chodzi o to tutaj, żeby po prostu hodowca nie musiał codziennie rano podawać jednych produktów, wieczorem drugich i tak naprawdę nie mieć czasu na nic, a gołębie po prostu mają problem z układem trawiennym, z wątrobą, z nerkami, no bo po prostu tego wszystkiego jest za dużo. To jest kompleks 11 produktów. I tutaj tak jak mówię, te 4-5 produktów po sezonie w zupełności wystarczy. Odpadają nam produkty typowo energetyczne, jeżeli chodzi o pierzenie, nie? Ciekawostką w ogóle jakości produktów jest to, że one mają to zabezpieczenie, że mamy tą gwarancję 100%, że to nie jest przez jakiegoś Kowalskiego sypane w garażu, tylko jest to produkt wychodzący z fabryki, stemplowany od dołu i od góry zabezpieczany. Tak, są to produkty robione przez Apotekę Krex, czyli to jest firma farmaceutyczna, tak jak już mówiłem. To nie są produkty mieszane, gdzie tam hodowca siedzi sobie i miesza w domu i po prostu te produkty są bez licencji i nie wiadomo, jakie są jakości. Te produkty są jeszcze, nie mają polskich etykiet, czy są po prostu produkowane, jeżdżę bezpośrednio do Belgii sam, odbieram produkty sam, nie są wysyłane przez firmy kurierskie, czyli taki zabezpieczony jest w miarę dobre przechowywanie tych produktów. No i też tam się to nie tuczy gdzieś tam na busach po 5-6 dni i nie ma później problemu z tym. Zabezpieczenia są na proszkach tego typu, czyli w takich typowy sposób dla suplementów dla ludzi, tak? Czyli tutaj
po prostu jeżeli ktoś by tam już to odkleił, to nie jest tego w stanie przykleić w taki sposób, żeby to, tego nie było widać. Jakbyś mógł pokazać stemplowanie z tyłu jeszcze, odwrócić, to zobaczymy, Hadousy, właśnie o ten stempel chodzi. To jest ciekawostką, właśnie jakbyś mógł to przyciąć w miarę prosto. Czyli mamy tutaj napisane, że to jest aminobuild, jest to 500 gram, jest tutaj numer seryjny i data ważności. Proszki są 3 lata, płyny są 2 lata. I tutaj też jest pełna kontrola nad serią i numerem dla danego dystrybutora. Czyli na Polskę, jeżeli my jesteśmy wyłącznym dystrybutorem, to jest prowadzona ewidencja i na każdej fakturze, na każdym zakupie jest numer seryjny. I teraz jeżeli my sprzedajemy produkty dla sklepów, bo robimy tę sprzedaż hurtową, to też jest zapisywana jest prowadzona kontrola nad numerem seryjnym produktu, żeby później po prostu ktoś nie powiedział, że produkt był od nas kupiony. A tak naprawdę mamy pełną serię i to nam wystarczy. Ktoś z hodowców mógłby powiedzieć, no ale po co to wszystko? Ja tylko hodowcom powiem w jeden prosty sposób. Każdy z Was boryka się z problemem jakości produktów, nie pod względem jakości z danej firmy, tylko jakości pochodzenia. Bo często spotykane były produkty w polskich sklepach, gdzie były po prostu z pochodzenia niewiadomego. Firma PHP wyszła z takiej inicjatywy, że robi swoje zabezpieczenia i przede wszystkim jakość zapewniają komputery i systemy, które odmierzają co do 1/10 albo setnej chyba miligrama danego odczynnika w danym produkcie, tak? Więc nie jest to tak, jak to mówimy, że dany jakiś Kowalski sobie to hodowca przesypuje w garażu produkty, tylko firma poprzez systemy nadzoruje to co do 1/10. Tak, pewnie będzie okres takiego czasu, że po prostu po tym sezonie lotowym naszych tych gołębi młodych, dlatego że przygotowujemy teraz gołębie młode do sezonu, będzie taki okres, że po prostu z Wiktorem wybierzemy się do Belgii, na pewno odwiedzić hodowle różne, jak i też pokazać Państwu od środka produkcję i jak to wszystko wygląda, gdzie się to odbywa i jak te zabezpieczenia, jak to wszystko wygląda. No moim zdaniem tutaj po prostu jeszcze nie wszystkie produkty nawet mają nalepki w języku polskim, także mamy do tego katalogi. Jakby ktoś tam potrzebował katalogi, to po prostu proszę pisać i dzwonić na Facebooka, czy tam numer telefonu po prostu będzie też podany później. Po prostu bezinteresownie wysyłamy, czy chce kupić, czy nie chce kupić. Wysyłamy, żeby jak najwięcej ludzi... Katalogi są w języku polskim, jest plan lotowy też w katalogu przedstawiony. Taki charakterystyka, znaczy taki plan lotowy, który tam po prostu jest do... żeby skorygować go dla odpowiedniej grupy lotowej. Tutaj jest wszystko napisane, bo po prostu to jest w Belgii produkowane, jest podany adres, strona, jest numer po prostu wytwórni, tak? Czyli firmy farmaceutycznej, które jest, to wszystko jest zarejestrowane, tak? Czyli to nie jest jakieś tam klepane przez hodowcę po prostu w domu i tyle i sprzedawane na rynek polski. Też właśnie to są... wygląda to wszystko tak, że ja po prostu jadę do Belgii. Często jest tak, że składam zamówienie lub nie składam tego zamówienia, jadę po prostu do producenta, pakuję środki i oni po prostu nie wiedzą nawet, że ja przyjadę. Czyli to nie są środki przygotowane typowo pod Polskę, że jedziemy do Polski, czyli mamy pewną gamę produktów, jedziemy do Polski. Nie, ja po prostu jadę, jestem, zabieram sobie produkty, pakuję to, co potrzebuję. I nie można tutaj powiedzieć, że są różne jakości na różne państwa. To jest wszystko zrobione po prostu uczciwie, żeby się hodowcy przekonali. No i też widać od razu efekty po podaniu, tak? Czyli na moją odpowiedzialność ktoś chce spróbować, czy jest jakość produktów dobra. Mogę wysyłać karbu. Jak mi powie za dzień, że jest niedobre, no to możemy to jakoś rozwiązać. Ale na pewno nie powie, no chyba, że powie, że jest niedobre, jak gołębie młode uciekły, tak? Bo mówimy teraz tutaj przed sezonem gołębi młodych, tak? Także tutaj już każdy hodowca musi to rozwinąć. Karbo czy L-force po podaniu. Po antybiotyku, czy też normalnie, wiąże kał, super, pół jest. I też najważniejsza rzecz hodowcy, bo to jest chyba rzeczą normalną, żeby każdy zrozumiał, że jeżeli będzie gołąb, chory gołąb, który przede wszystkim przewraca się w gołębniku, wy jak podacie mu preparat, to nie oznacza, że ten gołąb zacznie nagle po jednym dniu latać. Jest to chyba rzecz oczywista, więc też w miarę takiej uwagi, rozsądku do tego, co mówimy, gdyż
zawsze to, co ja zawsze powtarzam, na materiałach wideo, to, co czy Mariusz mówi, czy ja mówię, zawsze podpowiadamy hodowcom, bo nawet stosowanie tych produktów poza okresem sezonu lotowego, czy w trakcie lotów gębi młodych, to, co powiedzieliśmy, wyciągnijcie z tego te szczegóły, bo tutaj były ważne poruszane kwestie i między właśnie z tym preparatem, gdzie jak podaż, no mogą tego gębie nawet nie wróci. No to jest taka tutaj, jest pompa, tak? Tutaj mówię, jeżeli chodzi o karbo, to już masa hodowców w Polsce się przekonała, jeżeli przy gołębiach starych, lotów gołębi starych, tylko to jest wtedy bezpieczniejsze. Czyli nie? Przez twoją tak naprawdę pomoc jeszcze sezon się nie rozpoczął, a hodowcy już mają straty. No ja nie ma takiego szkodzenia, dlatego że ja każdemu hodowcy, jeżeli do mnie dzwoni, to mówię, że po prostu karbo to odpada dla gołębi młodych, chyba że tam już po drugim, trzecim locie i możemy wtedy zaryzykować, jeżeli jest pod wiatr. Znaczy tutaj wtedy nie ryzykujemy nic, bo wtedy można by powiedzieć, że taki na pełnej dąbie. Chwilowa taka pompa dla gołębi, żeby tak, wytrenowały się. Tak. Na przykład tutaj, tak jak mówię, jest w Polsce, będziemy robili takie filmy przy pomocy właśnie firmy Pigbook Wiktora, że po prostu jest na tą chwilę, nie będziemy mówili nazwisk, zrobimy to wszystko po sezonie, zostało jeszcze 1-2 loty do końca, po sezonie gołębi młodych zrobimy takie filmy, gdzie jest naprawdę dużo hodowców, którzy po prostu łapią się w pierwszej dziesiątce, w pierwszej dwudziestce w Polsce na pełnych gamach produktów. Także tutaj to będziemy realizowali po kolei. I także też będziemy realizowali u nas na gołębiach młodych, jak to wszystko będzie wyglądało, podawanie itd., itd. Zrobimy takich kilka krótkich filmików. Także hodowcy, nie macie zaryzykować, bo tak naprawdę zaryzykować jednym sezonem i sprawdzić tylko i wyłącznie te 6 produktów na loty gołębi młodych, tym bardziej jak jest promocja, ten rabat 10%, wydaje mi się, że to jest super, super okazja, bo uwierzcie hodowcy, każdy 1% na takich produktach to jest kilka złotówek w dół, więc... Tak, jeżeli chodzi o zestaw cały na gołębi młode, to jest objęty 10% rabatem. Jeżeli chodzi o pozostałe produkty, jeżeli hodowca chciał kupić jakieś pojedyncze produkty, to zrobiliśmy też na okazję tego, że Wiktor nas odwiedził. Zrobiliśmy 5% rabatu na pojedyncze produkty, to jest, że... Czyli od publikacji tego materiału wideo przez najbliższe około 2 tygodnie... Nie, robimy do końca sierpnia. Aha, do końca sierpnia, spokojnie, niech hodowcy mają czas, niech się zastanowią, w trakcie sezonu też mogą sobie dokupić jakiś środek, wypróbować. Nie ma problemu, robimy do końca miesiąca taką promocję 10% na pakiet dla młodych, 5% na pozostałe pojedyncze produkty, czyli wszystkie produkty, które będą się chcieli sobie hodowcy kupić, 5% rabatu. To Mariusz, na karbon musi zamawiać już tira. Tak jak mówię, z karbo po prostu hodowcy bym sobie wszedł, ale po drugim, trzecim locie, nie? Na pewno będziemy to wszystko mówić, nie ukrywamy po prostu tego, moglibyśmy sprzedać tego bardzo dużo. Jeżeli chodzi o to, ale to nie na tym rzecz polega, po prostu hodowca musi być zadowolony, musi to wszystko przebiegać normalnie, musi po prostu wrócić do nas i tak to wygląda. Prowadzimy sprzedaż hurtową, detaliczną. Ciekawostką jest jeszcze to, że trzymamy ceny, czyli jeżeli chodzi o sklepy, z którymi współpracujemy, bo też takie sklepy są, zaczynamy współpracę z różnymi sklepami i każdy sklep po prostu podpisuje nam oświadczenie, że te ceny są trzymane. Są, w każdym katalogu są ceny sugerowane produktów, czyli jeżeli hodowca dostanie od nas katalog, nie wiem czy będzie widać na filmie, jeżeli hodowca dostanie od nas katalog, to w każdy produkt jest cena, która jest sztywna i która jest dla każdego sklepu, po prostu jeżeli ktoś tam będzie wybiegał poza normę, to po prostu proszę zgłaszać. I to musi wyglądać tak, jesteśmy jedynymi dystrybutorami na Polskę i chcemy, żeby to po prostu było czysto, przejrzyście, żeby hodowcy po prostu mieli wszystko czarno na białym. Czyli tutaj mamy cenę, która jest sugerowana i która jest dla nas sztywna, także... Po prostu też jest to zrobione w ten sposób, że jeżeli hodowca ma sklep 5 km od domu, po prostu nie musi zamawiać przez internet, może po prostu się udać do sklepu i kupić w tej samej cenie, co u nas. Zamówienia może... Mamy też stronę internetową, phbpolska.com, tam Wiktor na pewno później dorzuci, można sobie tam wejść. Tam jest sklep internetowy, można sobie przeczytać całą ideologię firmy. Wszystko można sobie poczytać, pooglądać filmiki, jak to wszystko wygląda. Mamy też samouczka, ale na razie w języku angielskim, tylko robionego przez Justone. Tutaj na końcu katalogu mamy taki plan, który możemy sobie przywiesić na ścianę. Katalog mamy podzielony na sprint, szybkość. Czyli tutaj lecimy gołębie do 350-400 km, tylko wyrzucamy przy gołębiach młodych karbo, tutaj stąd. Jeżeli chodzi o średni dystans, przygotowanie gołębi na średni dystans i na
loty dalekodystansowe bądź ultramaratony. Z tym, że tutaj jest podzielone tak jak tu w belgijskim systemie bywa, że gołębie odpoczywają sobie 2-3 tygodnie przed maratonem i wtedy idą na ultramaraton. No tutaj jest taki pełen program przygotowania tydzień po tygodniu, dzień po dniu. Ja już mówię, to wszystko jest ruchome i to każdy hodowca musi dostosować do siebie i do swoich gołębi. Że tutaj jest podana strona internetowa. Otrzymują hodowcy miejsce na notatki, opisane wszystkie produkty. Takie katalogi możemy rozsyłać po prostu bezinteresownie. Czyli każdy hodowca, który chce, proszę dzwonić do nas, pisać i wysyłamy taki katalog na następny dzień i tutaj może sobie hodowca poczytać, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Na zakończenie chcielibyśmy powiedzieć hodowcom, że po prostu nasza firma zajmuje się dystrybucją środków dwóch firm. Jest to firma Pigeon HP i jest to firma Runfield. Jesteśmy dystrybutorami, towar po prostu jest zakupywany bezpośrednio u producentów. Jest to pod pełną kontrolą, przywożone swoim transportem, także nie ma tutaj jeżdżenia po kurierach. I na razie po prostu skupiamy się na sprzedaży hurtowej, detalicznej tych dwóch firm. Pomału w przyszłym roku będziemy wprowadzali jeszcze jedną firmę, o której na razie nic nie będziemy mówili. Ale od nowego roku na pewno będzie wprowadzona też topowa firma, mało znana w Polsce, ale super produktami. Zachęcamy wszystkie sklepy, wszystkich hodowców do tego po prostu, żeby sobie obejrzeć film, żeby sobie zobaczyć stronę internetową. Tutaj Wiktor na pewno wrzuci nasz numer telefonu. Adres strony jest wyświetlony. I pamiętajcie hodowcy o jednej rzeczy, żeby pamiętać o tym, co powiedzieliśmy na tym materiale wideo, że jest to wy jako wasza firma, jest to firma, w której jesteście dystrybutorami. Sprzedaż też rzeczywiście macie, normalnie, ale ktoś ze sklepów w Polsce, jeżeli będzie chciał dostęp do tych produktów, to zapraszamy. Tak, oczywiście w cenach hurtowych. W cenach hurtowych, dokładnie. W cenach hurtowych może po prostu każdy do nas zadzwonić, nawiążemy współpracę, wyślemy produkty, nie ma problemu. Hodowcy, nie bać się dzwonić, jeżeli chcecie zobaczyć katalogi, chcecie po prostu dostać taki katalog, dzwonić, pytać, pisać SMS-y, pisać na Facebooku, wysyłamy katalogi na bieżąco, bez żadnych zobowiązań, bez żadnych kosztów, można śmiało sobie zobaczyć. Zrealizujemy na pewno wszystkie zamówienia, jeżeli chodzi o katalogi. Nawet jak coś, to można wysłać po prostu tylko i wyłącznie SMS z adresem. Oczywiście i katalog wędruje do was w 2-3 dni i możecie sobie hodowcy poczytać, mieć to w sposób namacalny. I tu mamy plany lotowe przedstawione w katalogu, także zachęcamy do dzwonienia, pisania. Dobry lot hodowcy, a przede wszystkim numer telefonu byś na tylko sam koniec mógł podać? Mój numer telefonu to będzie 507-934-335. Strona internetowa to będzie phppolska.com. Wiktor wrzuci tam i będzie na podróży. Jakby w razie ktoś do ciebie się nie mógł dodzwonić, to też do Agaty, czyli numer... Tak, do Agaty, czyli numer 531-181-544. Jest to numer do żony, ona tutaj będzie zajmowała się po prostu, jeżeli chodzi o produkty, wysyłkę i tak dalej. Jeżeli chodzi o podpowiedzi, pytania, jakieś wątpliwości, bardziej dzwonić do mnie. Jeżeli same zamówienia, można dzwonić do żony, także jesteśmy dostępni pod telefonem. Jak nie odbieramy, zadzwonimy. Nie ma problemu. Dobry lot hodowcy i lot. Pamiętajcie, przygotowania szybkie do lotu gołębi młodych. Macie tak naprawdę ostatnie 3 tygodnie prostej, by zaryzykować. Koszt tych preparatów nie jest jakiś kolosalny, więc ryzykujecie tak naprawdę, albo się uda, albo po prostu, albo się nie uda. Twierdzimy, że się uda. Zdrowe i hodowca będzie wykonał odpowiednią pracę. Na pewno swoją pomocą już wielu hodowców w Polsce osiągło super wyniki. Jasne, będziemy tutaj pomagali jak będziemy mogli. Dobry lot. Dobry lot.